Czy postęp technologiczny może być dla nas zagrożeniem? Być może brzmi to absurdalnie, przynajmniej na pierwszy rzut oka, ale jeden z naukowców zasugerował właśnie, że roboty powoli i skutecznie przejmują kontrolę nad naszym światem. Jest to o tyle interesujące twierdzenie, że kultura popularna wrobiła w nas wyobrażenie potencjalnego konfliktu ludzi z maszynami w postaci wielkiej, krwawej wojny. W fantastyce naukowej bardzo często spotykamy się z robotami, które pewnego dnia zyskują świadomość i uznają człowieka za zagrożenie dla swojego istnienia. Wielu ekspertów wychodzi więc z założenia, że roboty pewnego dnia faktycznie mogą się zbuntować przeciwko ludzkości. W tym momencie wkracza jednak Dionysius Demetis z Uniwersytetu w Hull, który przedstawił nieco inne podejście do tego problemu, które w obecnej sytuacji wydaje się chyba nawet bardziej trafne. Naukowiec doszedł bowiem do wniosku, że role technologii informacyjnej i ludzi odwróciły się. A podczas gdy w przeszłości człowiek korzystał z technologii jak z narzędzia, dziś można zaobserwować, że technologia zaczęła wykorzystywać nas, a w ograniczonym stopniu nawet i nas kontrolować. Demetis wskazuje, że maszyny coraz częściej podejmują decyzje za nas, a my stopniowo ograniczamy nasze własne umiejętności podejmowania decyzji. Można wręcz powiedzieć, że ludzie dobrowolnie oddają się w ręce technologii i godzą się na to, aby maszyny decydowały i wykonywały za nas różne czynności, a nawet kształtowały nasze umysły. Ni stąd, ni zowąd obudziliśmy się w świecie, w którym algorytmy stały się wszechobecne praktycznie w każdej sferze naszego życia. W pracy, marketingu, analityce, systemach zbrojeniowych, a nawet w życiu codziennym. Sztuczna inteligencja powstała po to, aby ułatwić nasze życie, lecz im częściej pozwalamy maszynom decydować za nas, tym bardziej stajemy się zbędni. Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że zdaniem Dionysiosa Demetisa ostatecznie technologia ta może przejąć pełną kontrolę nad ludzkością. A wielu ludzi nie zda sobie nawet z tego sprawy. No i cóż. To byłoby już na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Naturalnie żywię nadzieję, iż przypadł Wam do gustu, a jeżeli tak, to chciałbym zaprosić Was do obserwowania naszych mediów społecznościowych, dołączenia do Discorda, lub kto wie, może i nawet wsparcie nas za pomocą sklepu internetowego lub Patronite'a. Naturalnie wszelkie potrzebne linki odnajdziecie poniżej w opisie.